No i dzisiaj mam okazję porozmawiać z Tomaszem Bałdygą. Witam Tomku serdecznie. Jesteśmy po gali Babylon Boxing Show. Sędziowałeś przed chwilą walkę Jana Lodzika, która się zakończyła. Witam Państwa. Tak, oczywiście bardzo fajna walka. Werdykt jednogłośny, oczywiście Jan Lodzik wygrał. I bez żadnych wątpliwości. Bez żadnych wątpliwości, tym bardziej, że przeciwnik był dwa razy liczony. Bez żadnych wątpliwości. Dobra forma Jana, więc pokazał to wszystko, co powinien pokazać. Jeśli chodzi o dzisiejszy kickboxing podczas gali Babylon Boxing Show, jak oceniasz ogólnie poziom? Dwa pojedynki bokserskie, kickboxerskie, ale też pojedynki z udziałem kickboxerów pięściarskich. Oczywiście, no, na kickboxerów zawsze stawiam jak najwyżej. Bardzo dobre, tak? Przede wszystkim Piotr Sepień i jego przeciwnik Majewski bardzo, bardzo dobrą walkę stoczyli. Dwie rundy oczywiście przeważał Piotrek Stępień, trzecia runda była dosyć wyrównana, ale tam troszeczkę mocniejsze ciosy też, patrząc ze środka oczywiście, no bo nie punktowałem tej walki, ale patrząc ze środka też Piotrek no, był mocniejszy po prostu, tak? Rafał Dudek, no wiadomo, no, doświadczenie robi swoje, fajne ciosy, fajna też walka bokserska. A no, wisienka na torcie oczywiście walka o obronę pasu Babylon, Jan Lodzik z twoim przeciwnikiem, też bardzo wysoki poziom. Skorzystam jeszcze z okazji, bo miałeś okazję sędziować walkę Tomka Sarary, rozmawialiśmy o tej walce, to też jeszcze gdzieś tam takiej twojej publicznej wypowiedzi na ten temat chyba nie było dla mediów, to bym poprosił gdzieś o krótki statement tego, co tam się działo, bo trzeba przyznać, że ta walka gdzieś tutaj rozgorzały mocne dyskusje. Mocne dyskusje. No niestety ludzie, którzy... ja proszę o zapoznanie się z regulaminem, tak? Regulamin mówi jasno, w telewizji nie wszystko jest widać. Zawodnika upominałem, żeby szedł do białego narożnika. Niestety nie poruszał się nawet w kierunku białego narożnika. Trener nawet mu krzyczał, żeby szedł do białego narożnika. Ja mogę kontynuować liczenie wtedy, jeśli zawodnik jest w białym narożniku neutralnym, żeby było bezpieczne pole do liczenia dla zawodnika znokautowanego. Wyszło jak wyszło. No, zawodnik zaczął swoje, że tak powiem, swoje rzeczy robić w swoim narożniku, w czerwonym, czyli no nie poruszał się do białego narożnika, więc dlatego nie mogłem kontynuować walki. Więc jest to jasno napisane w regulaminie. Jak zawodnik nie poszedł, no to nie mogłem dalej kontynuować, więc regulamin po prostu, tak, wszystko było regulaminowo, według regulaminu, tak. Dodatkowa runda twoim zdaniem już była na Tomka, tak? No tak, no tutaj... Ja powiem jedno, no to jest walka w K1, więc sędziowie też patrzą nie tylko na ręce, tak, no bo trzeba cały wachlarz swoich umiejętności w K1, czyli kolana, kopnięcia, a nie sam boks. No niestety no, to nie była walka bokserska, tylko to była walka w K1. No Tomek kontrolował tą walkę, dłuższe ręce, przede wszystkim mocniejsze, celniejsze ciosy, więc wygrał tą walkę, tak. Aczkolwiek to była też wyrównana walka, no ale jeśli ja miałbym też punktować, to też bym chyba dawał na Tomka ze względu na kontrolę przede wszystkim walki, tak? Jasne, to już wszystko mamy, wiemy, ja też zresztą o tym pisałem, myślę, że tutaj jest sprawa jasna. Jeszcze na koniec zapytam Ciebie, freak fighty, gorący temat polskiej sceny sportu walki, no i 8-osobowy turniej o niebywałą kwotę, jakiej po prostu pozazdrościć, 2 miliony złotych na puli, a ogólnie grubo ponad 2 miliony, a 1,5 miliona dla zwycięzcy. Cóż mogę powiedzieć? Widziałeś? Widziałem, ale to są dosyć duże pieniądze, tak? No, ja ubolewam nad tym, że prawdziwi zawodnicy, którzy ćwiczą gdzieś tam te naście lat albo i więcej, nie mają szans takich pieniędzy zarobić jak osoby, które dopiero zaczynają w tym sporcie. No, dlatego dla mnie to jest... No, za duże pieniądze, za duże pieniądze dla takich zawodników, którzy dopiero zaczynają, tak? No, trzeba nie walczyć za mniejsze? To nie mi oceniać, to znaczy no, według mnie trzeba doceniać tych zawodników, którzy też przez całe życie ćwiczyli, bo są o wiele wyższym poziomie niż co, aczkolwiek też te freak fighty, które we wszystkich federacjach są, już zaczynają też być na coraz wyższym poziomie, tak, więc to coraz lepiej się ogląda, tak. Sędziowanie gdzieś tam
W porządku było, oglądałeś te pojedynki, tam szczególnie pojedynek Ferrariego i Krychy z dwoma kopnięciami na krocze spowodował dyskwalifikację. Tak, ale nie oglądałem niestety tego, tylko tyle co czytałem gdzieś tam w social mediach, tylko czytałem, nie obejrzałem tego, nie, byłem gdzie indziej, więc nie mogłem tego oglądać, a nie miałem okazji też powtórek zobaczyć, więc nie chcę się wypowiadać na ten temat. Dobra, postaram się podesłać powtórki. Bartomku, bardzo dziękuję za wywiad, dziękuję za dobrą pracę. Dzisiaj wszystko jak najbardziej w porządku, jeśli chodzi o Babilon i myślę, że ta akurat organizacja, jeśli chodzi o walki K1, ma przed sobą przyszłość. Zgadza się i jak najwięcej bym, nawet pół na pół, trochę bokserskich, trochę w K1, bo K1 no, dla mnie najlepiej się ogląda, tak? No bo to wiadomo, że K1 ma mnóstwo zawodników, którzy czekają na szansę, żeby im dać, żeby mogli się zaprezentować. Dziękuję bardzo, Tomasz Bałdyk. Dziękuję, pozdrawiam.